Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na 9. odcinek naszego podcastu, który będzie poświęcony temu, czy warto chodzić na wybory. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, zaprosiłem dzisiaj do rozmowy Norberta Slęzoka. Dzień dobry, Norbercie. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry Państwu. Norbert jest filozofem i politologiem. Właśnie ukończył pisanie doktoratu, który poświęcił filozofii społeczno-politycznej Hansa Hermanna Hoppego. I oprócz tego, że zajmuje się właśnie teorią libertarianizmu, to interesują go wszelakie zagadnienia filozofii, polityki, historii myśli politycznej czy etyki, a także filozoficzne zagadnienia w ekonomii. Dlatego myślę, że bardzo nam pomoże w dobrej odpowiedzi na to pytanie. I tak może, żeby tę rozmowę zacząć, to chciałbym przypomnieć postać jednego z założycieli współczesnego ruchu libertariańskiego, Mareya Rothbarda, który był aktywistą politycznym, był takim zwierzęciem politycznym. Cały czas chciał w polityce aktywnie działać. Był jednym z założycieli partii libertariańskiej, zakładał frakcje wewnątrz tejże partii, aktywnie komentował wszelakie wybory, czy to na prezydenta, czy do senatu, czy nawet jeszcze jakieś mniejsze, na jakichś gubernatorów, członków Izby Reprezentantów, udzielał poparcia, odmawiał udzielania poparcia, etc. Jakby widział w tym uczestnictwie w demokratycznym życiu politycznym jeden z ważnych sposobów tego, jak promować wolnościowe rozwiązania w życiu społecznym. Natomiast taki entuzjastyczny stosunek do właśnie demokratycznych wyborów nie jest w myśli libertariańskiej chyba taki powszechny. Dlatego tutaj, Norbercie, prosiłbym Ciebie o przedstawienie jakiegoś spektrum tych poglądów, a żeby chyba porządnie zacząć odpowiadać na pytanie, czy warto chodzić na wybory, no to może odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, czy w ogóle mamy prawo głosować z takiego etycznego punktu widzenia. Tak, to prawda. Pierwsze pytanie, które zadałeś, czy warto chodzić na wybory, które można chyba innymi słowy wyrazić jako pytanie o to, czy się opłaca, czy ma to sens, czy zapewnia jakieś korzyści z punktu widzenia, mówiąc górnolotnie, sprawy wolności, należy poprzedzić innym, bardziej fundamentalnym pytaniem, tym drugim, które zadałeś, czy w ogóle mamy prawo moralne do uczestnictwa w wyborach. I muszę przyznać, że ja w tej sprawie zajmuję stanowisko dosyć radykalne na tle dotychczasowego spektrum myśli libertariańskiej. Przeciwne, jak słusznie zauważyłeś, poglądowi Rothbarda, który uważał, że w imię pewnych doraźnych korzyści można zaangażować się w proces demokratyczny. I to nie tylko na platformie stricte libertariańskiej. Tutaj warto przypomnieć, że Rothbard po opuszczeniu partii libertariańskiej w USA był zaangażowany w kampanię prezydencką na poziomie prawyborów republikańskich Patricka J. Buchanana, kandydata niewątpliwie nie będącego bohaterem romansu Mareya Rothbarda o poglądach bardzo silnie etatystycznych, ale jednocześnie antyinterwencjonistycznych w polityce zagranicznej, jak również przeciwnych pewnym ekscesom również o charakterze etatystycznym kulturowej lewicy. Stąd też Rothbard zdecydował się nie tylko Buchanana poprzeć, ale też silnie zaangażować w kampanię na jego rzecz. Podobnie zrobił wtedy w Europe wspólnie z Rothbardem, założyciel Instytutu Misesa Amerykańskiego, na łamach ich wspólnego periodyku w Rothbard Rockwell Report. A można też dodać, że z kolei w latach 60. w czasie wojny w Wietnamie Rothbard silnie współpracował właśnie z ruchami lewicowymi, które wtedy były głównie antywojenne i nie bał się iść ręka w rękę z komunistami, żeby tylko tę wojnę powstrzymać. Tak, antywojenne i antyprohibicjonistyczne z drugiej strony, jeżeli mówimy o polityce antynarkotykowej. Ale rzeczywiście tutaj ten impuls związany z polityką zagraniczną USA i interwencjonizmem militarnym miał dla Rothbarda decydujące znaczenie. Ale już
żebyśmy przeciwstawili Rothbardowi jakąś inną opinię płynącą z samego jądra myśli libertariańskiej, to z kolei bohater mojego doktoratu, Hans Hermann Hoppe, nie pisze o tym, co prawda, zbyt obszernie w swoich pracach. Niemniej jednak jest zadeklarowanym absentystą, to znaczy przeciwnikiem chodzenia na wybory. Kiedyś była taka konferencja w Polsce, na którą Hans Hermann Hoppe przyjechał, kiedy go zapytano, czy chodzi na wybory i co zaleca w tej sprawie innym libertarianom, to odparł, że odkąd został obywatelem Stanów Zjednoczonych, to nie był nigdy poprzednio był jeszcze, kiedy mieszkał w Niemczech w latach 80. był na wyborach w RFN i każdemu zaleca to samo. I ja, szczerze mówiąc, do tego głosu bym się przychylał z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy powód ma charakter bardziej etyczny niż polityczny. On wiąże się z tym, że wszędzie na świecie, wszędzie w systemach demokratycznych frekwencję wyborczą traktuje się jako podstawowy probierz społecznej aprobaty dla systemu politycznego jako takiego. W tym sensie większa frekwencja wzmacnia władzę, wzmacnia przekonanie polityków, że ich władza ma charakter legitymowalny, ma charakter prawomocny, a w czymś takim libertarianin, tak jak ja rozumiem libertarianizm, a więc jako opcję na rzecz stuprocentowego kapitalizmu, czy też anarchokapitalizmu, albo społeczeństwa prawa prywatnego, a więc innymi słowy opcję radykalnie etatystyczną, w czymś takim taki libertarianin brać udziału nie powinien. Drugi powód, jeszcze bardziej fundamentalny, bo etyczny, jest taki, że głosowanie na jakiegokolwiek kandydata, a tak się składa, że w większości wyborów tylko takich kandydatów mamy do czynienia, który lansuje polityki o charakterze nielibertariańskim, a zatem polegającym z libertariańskiego punktu widzenia na naruszaniu praw własności, stanowi współudział w takich naruszeniach. Wydaje mi się, że można to dość łatwo i zwięźle wykazać na drodze dedukcyjnej. Jeżeli sobie przyjmiemy taki popularny model sprawstwa opracowany przez Adolfa Reinacha, a wprowadzony do teorii libertariańskiej przez Hansa Hermana Hoppego, który zakłada, że sprawstwo moralne, wina w przypadku dokonania przestępstwa zawiera dwa elementy. I pierwszym z tych elementów jest świadoma intencja dokonania jakiegoś czynu, drugim natomiast faktyczny związek przyczynowy, który zachodzi pomiędzy dokonaniem jakiegoś czynu a naruszeniem integralności fizycznej czyjejś własności, to niewątpliwie akt wyborczy, akt głosowania na jakiegokolwiek kandydata promującego naruszenia praw własności w tej czy w innej formie, spełnia te dwa warunki w Reinacha Hoppego. Mamy świadomą intencję poparcia w kogoś, o kim wiemy, ponieważ on to zapowiada otwarcie i cała jego biografia polityczna potwierdza, że tak właśnie będzie postępował, również kształt całego jego środowiska politycznego potwierdza, że tak właśnie będzie postępował, że będzie prawa własności naruszał. Istnieje też związek przyczynowy, ponieważ jeżeli zdefiniujemy sobie przyczynowość jako takie powiązanie pomiędzy dwoma procesami, czy też dwoma zjawiskami, że jeżeli nie zaszedłby proces, czy też nie zaszłoby zjawisko A, to wówczas nie zaszłoby też zjawisko B, to dokładnie tak samo będzie w przypadku naszego aktu wyborczego. Gdybyśmy my i inni wyborcy nie zagłosowali na takiego kandydata, nie oddali głosu, przepraszam, kiedyś przeczytałem, że forma zagłosować jest niepoprawna w języku polskim. Właściwie nie wiem dlaczego. No więc gdybyśmy nie oddali głosu na takiego kandydata, to nie mógłby on robić tego, co zamierza i co robi, czyli naruszać praw własności na masową skalę poprzez podatki, regulacje i wszystkie możliwe rodzaje interwencji państwa w dobrowolne relacje międzyludzkie. Więc to byłaby taka podstawowa odpowiedź na twoje pytanie. Czy w takim razie dobrze rozumiem, że byłoby to warunkowane tym, że żaden z kandydatów
nie jest bliski ideałowi, powiedzmy, libertariańskiego polityka, który chce deregulować, obniżać podatki, zmniejszać zakres interwencji państwa we wszelkie dziedziny życia społecznego. A jeśli taki kandydat istnieje, to wtedy uczestnictwo w wyborach przestaje być takim aktem agresji? Właściwie wydaje mi się to czymś nieco bardziej problematycznym. Wydaje mi się, że musimy tutaj wprowadzić więcej kryteriów, które pozwolą odróżnić typowy, bo zazwyczaj akt wyborczy ma taki charakter, a więc związany z użyciem agresji przeciwko innym akt wyborczy polegający na głosowaniu na nielibertariańskie polityki, od aktów wyborczych, które istnieje, moim zdaniem, taka kategoria, które nie mają takiego charakteru, to znaczy nie stanowią agresji. Pierwszym takim kryterium, niezwiązanym zupełnie z poglądami kandydata, takim kryterium czysto sytuacyjnym, będzie praktyczny poziom relewancji takiego kandydata, to znaczy to, na ile on rzeczywiście ma szansę gdziekolwiek się dostać. Jeżeli, tak mi się wydaje, jeżeli ktoś wedle wszelkich badań, wedle wszelkiego takiego miękkiego prawdopodobieństwa nie ma absolutnie żadnych szans na objęcie urzędu, na który kandyduje, to głosowanie na niego, nawet gdyby był, bo ja wiem, przewodniczącym Polskiej Partii Pracy, nie różni się niczym na przykład od strzelania z karabinu w powietrze. Więc jeżeli ktoś komuś na przykład się nudzi, to może coś takiego zrobić. Pytanie oczywiście po co, a poza tym pamiętajmy o tym, o czym powiedziałem wcześniej, to znaczy o roli frekwencji wyborczej i całego procesu wyborczego w procesie legitymizacji władzy. Jeżeli natomiast mówimy o kandydatach libertariańskich lub około libertariańskich, to tu wydaje mi się, że znowu odpowiedź będzie brzmiała: to zależy. W przypadku kandydatów czysto libertariańskich, a więc zwolenników bezwzględnego poszanowania własności prywatnej i jednocześnie, co za tym idzie, zwolenników likwidacji instytucji państwa na rzecz relacji całkowicie dobrowolnych, na rzecz społeczeństwa prawa prywatnego, to wydaje mi się, że tak, jak najbardziej można na takich kandydatów głosować. Przy czym trzeba pamiętać o w zasadzie ograniczonego zaufania do polityków dowolnych, również libertariańskich. Władza korumpuje, również libertarian. W związku z tym ja raczej stałbym na takim stanowisku, że głosowanie na czysto libertariańskiego kandydata jest co do zasady w porządku. Natomiast jak wiele innych czynności, które co do zasady nie stanowią wykroczeń przeciwko zasadom sprawiedliwości, może stać się źródłem nieumyślnego współudziału w naruszeniu praw własności, jeżeli taki kandydat zostanie na przykład przekupiony w trakcie swojej kadencji jako posła, zasili jakąś nielibertariańską partię, albo na przykład wykaże się niedostateczną pryncypialnością i będąc libertariańskim zwolennikiem kompromisu, zdecyduje się na zawarcie jakichś układów w parlamencie w jego ocenie maksymalizujących zakres wolności. Tutaj oczywiście istotna uwaga, że na gruncie libertariańskiej filozofii politycznej tego rodzaju porównania są nieuprawnione. Prawa własności mają charakter absolutny i o ile pojmujemy libertarianizm właśnie w ten sposób, oczywiście są też nieco szersze, nieco mniej radykalne podejścia do libertarianizmu, ale o ile pojmujemy libertarianizm w ten sposób, to tego rodzaju kompromisy, tego rodzaju deale polityczne polegające na ważeniu pewnych kwestii są dla nas zwyczajnie niedostępne. Nie możemy takich rzeczy robić w celu osiągnięcia jakiegoś wyższego dobra. Ale mamy, moim zdaniem, bardzo interesujący przypadek kandydatów częściowo libertariańskich, to znaczy libertariańskich w jakimś słabszym sensie tego słowa, na przykład libertarian minarchistów, zwolenników państwa minimalnego, albo też kandydatów, którzy nie są co prawda libertarianami nawet w najszerszym tego słowa sensie, ale jednocześnie są bardziej libertariańscy niż jakakolwiek z dostępnych alternatyw. Istnieje taki pogląd w literaturze, który mówi, że
W tym drugim przypadku głos na takiego kandydata, który co prawda sam jest nie libertariański, ale jest bardziej wolnościowy niż ktokolwiek inny, nie będzie stanowił agresji, przy czym musi być tutaj spełniony taki warunek, że nie będziemy musieli dokonywać różnego rodzaju aktów agresji proponowanych w ramach programu politycznego przez poszczególnych kandydatów. Mówiąc prościej, jeżeli kandydat, ten, który wydaje nam się najbardziej wolnościowy, bardziej wolnościowy niż wszyscy inni, popiera jakieś ograniczenia wolności, popiera jakiegoś rodzaju naruszenia praw własności, ale są to dokładnie te naruszenia, które popierają też inni kandydaci i ani jednego więcej, ale oprócz tego istnieje cały szereg takich naruszeń, które popierają tamci kandydaci, a on nie, to wtedy, tak twierdzą niektórzy, nie mielibyśmy do czynienia z tego rodzaju ważeniem uprawnień, które w libertarianizmie jest niedopuszczalne i moglibyśmy na takiego kandydata głosować. Ale z tym podejściem wiąże się kilka problemów. Pierwszy problem jest taki, że jak słusznie wskazywał Marej Rothbard właśnie, każdy wydatek rządowy jest sam w sobie specyficznym aktem ingerencji w rynek i specyficznym aktem naruszeń praw własności. Innymi słowy, nawet jeśli chodzi o pewne klasy wydatków, pewne klasy aktów interwencji ze strony państwa, dany kandydat nie będzie popierał niczego, czego inni kandydaci nie popierają, nie będzie dodawał żadnej, że tak powiem, wartości dodanej do istniejącej w sumy przymusu, to na poziomie szczegółów prawdopodobnie okaże się, że jednak, żeby zagłosować na niego, będziemy musieli takiego ważenia uprawnień dokonać. Minarchiści, jak wiadomo, opowiadają się za tym, żeby państwo nie zajmowało się niczym oprócz wojska, policji i sądów. Ale tutaj pojawia się pytanie, jakie dokładnie wydatki na rzecz wojska i policji mają być ponoszone. Taka minarchistyczna partia może mieć orientację, powiedzmy, proamerykańską albo bardziej prounijną, albo może też być partią prorosyjską. To oczywiście będzie odpowiednio warunkowało doktrynę obronną takiej partii. Z kolei ta doktryna obronna będzie odpowiednio warunkowała wydatki rządowe na zbrojenia i różne rodzaje tych wydatków będą w różny sposób deformowały rynek, krzywdząc różnych ludzi w zależności od tego, czy powiedzmy armia będzie zbrojona w celu obrony wschodniej granicy Polski przed armią Federacji Rosyjskiej, czy też odwrotnie będzie zbrojona przede wszystkim do tego, żeby bronić granicy zachodniej przed Republiką Federalną Niemiec. A więc jednak staniemy, mimo że na takim wydawałoby się już bardzo specyficznym poziomie przed tym nierozstrzygalnym z libertariańskiego punktu widzenia dylematem polegającym na porównaniu różnych rodzajów przymusu. I wreszcie drugi problem, równie istotny, polega na tym, że zupełnie niesłusznie w tego typu analizach zakłada się, że wybór moralny, przed którym stoimy, udając się bądź nie do urny wyborczej, jest wyborem pomiędzy tym bądź tym kandydatem, natomiast nie jest wyborem pomiędzy kandydatami a żadnym kandydatem. Tutaj mamy do czynienia z takim myśleniem sytuacyjnym, że przecież nie możemy w wymiarze politycznym wybrać sobie teraz anarchokapitalizmu, więc musimy odwoływać się do dostępnych alternatyw i między nimi wybierać. Tylko że z punktu widzenia moralnego jak najbardziej istnieje alternatywa w postaci nieuczestnictwa w systemie przymusu, nawet jeśli ten system przymusu i naruszenia praw własności ma nadal istnieć. Tutaj warto się odwołać do znanego podziału czy znanego rozróżnienia Roberta Nozicka pomiędzy moralnymi celami a moralnymi ograniczeniami. Jak zauważył Nozick, a pasuje to do wszystkich odmian libertarianizmu, libertarianie stawiają sobie tylko pewne moralne ograniczenia, to znaczy libertarianizm mówi o tym, czego nie wolno robić, nie wolno dokonywać agresji przeciwko ciałom i zewnętrznej sprawiedliwie nabytej własności w innych ludzi. Nie mówi natomiast o moralnym celu, takim jak maksymalizacja wolności na świecie. Nikt nie ma obowiązku moralnego angażować się na rzecz upowszechniania na świecie wolności, maksymalizowania jej zakresu, cokolwiek by to miało znaczyć. Innymi słowy,
ponieważ z kolei moralne ograniczenia mają charakter absolutny, to nie można tych ograniczeń naruszać, nawet jeżeli uważamy, że summa summarum przyniesie to wzrost zakresu wolności. Co więcej, skoro jesteśmy w trakcie dyskusji o tym, jak się zachowywać przy urnie wyborczej, czy w ogóle powinniśmy się gdzieś znaleźć w pobliżu tej urny, to zwróćmy uwagę, że mamy zawsze możliwość, choćby nie wiem, jak złe były alternatywy, które są dostępne na kartce wyborczej, możliwość niezagłosowania i tym samym powstrzymania się od naruszenia libertariańskich naruszeń moralnych, które z kolei naruszylibyśmy, gdybyśmy z prawa wyborczego skorzystali. I tutaj może jeszcze na koniec, przepraszam, bo troszeczkę się rozgadałem, pewien paradoks, który ja bym nazwał paradoksem partii minarchistycznej. Wydaje mi się, że na minarchistów, na zwolenników rządu ograniczonego, można głosować w gruncie rzeczy tylko wtedy, kiedy nie mają oni szans na uzyskanie władzy, kiedy nie mogą zostać partią rządzącą bądź członkiem koalicji rządzącej. Z czego to wynika? Otóż wynika to stąd, że gdyby na przykład w polskim Sejmie znalazło się kilku posłów partii minarchistycznej, nikt prawdopodobnie nie zaprosiłby ich do żadnej koalicji. Wydaje mi się, że można roztropnie takie założenie przyjąć, że gdyby już taka partia się w Sejmie znalazła, to nie trafiłaby do żadnej koalicji, ale może dzięki tym kilku posłom jakieś antywolnościowe, antywłasnościowe ustawodawstwo udałoby się utrącić. Gdyby jednak taka partia miała szansę znaleźć się w koalicji, to paradoksalnie wtedy właśnie, jak sądzę, głosowanie na nią byłoby moralnym błędem, ponieważ wtedy partia ta siłą rzeczy zaczęłaby realizować swoje minarchistyczne z kolei polityki, które z punktu widzenia libertarianizmu takiego rotbardowskiego, opartego na absolutnym zakazie naruszania praw własności, są równie godne potępienia jak powiedzmy transfery socjalne w innych sferach niż wojsko, policja i sąd. Okej, to myślę, że te rozważania etyczne możemy na chwilę przerwać i przejść do tego naszego zasadniczego punktu, czyli tego, czy warto głosować, ale zanim to zrobimy, to chciałbym tylko przypomnieć naszym słuchaczom, że wśród książek, które wydał Instytut Misesa, mamy także książki z Biblioteki Myśli Wolnościowej, gdzie znajdą Państwo 4 różne podejścia do filozofii libertariańskiej. Mamy to podejście prawno-naturalne Mareja Rotbarda, mamy etykę argumentacji zaproponowaną przez Hansa Hermana Hoppego, mamy utylitaryzm Ludwiga von Misesa i mamy intuicjonizm zaproponowany przez amerykańskiego współczesnego filozofa Michaela Humera i zwłaszcza ten ostatni autor w książce Problem władzy politycznej, którą 2 lata temu wydaliśmy, zawarł dość szczegółową krytykę demokracji, więc bardzo tę lekturę polecam. A teraz już wracamy do rozmowy z Norbertem Slenzokiem. I w takim razie, jeśli ktoś jednak nie podziela tych etycznych rozważań, które przedstawiłeś i dalej stałby na stanowisku, że głosować można nawet na takich lekko libertariańskich kandydatów, a nie tak radykalnie wolnościowych, to pozostaje kolejny problem, jaki ten ktoś musi sobie odpowiedzieć, czyli to, czy warto tego aktu wyborczego jednak dokonać, tak? Czy to przynosi jakieś realne korzyści dla kwestii szerzenia wolnościowych polityk na świecie. Jakie tutaj miałbyś zdanie? Mnie się wydaje, że kwestia tego, czy warto, jest już oczywiście jakoś uzależniona od subiektywnych preferencji głosującego. Trzeba pamiętać, że ludzie głosują przede wszystkim w celach manifestacyjnych po to, żeby poczuć się częścią jakiejś grupy albo żeby zamanifestować w ogóle swoje zaangażowanie polityczne. Na przykład panuje taki pogląd, że jeżeli ktoś nie chodzi na wybory, to jest to manifestacją nieinteresowania się polityką, co jest oczywiście poglądem zupełnie błędnym, ale tak się uważa. Kiedy ja mówię w różnych nielibertariańskich towarzystwach, że na wybory nie chodzę, to zazwyczaj
spotyka się to z wielkim zdziwieniem, biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję w życiu. Więc jeżeli już pozostawimy sobie na boku te etyczne rozważania o tym, czy libertarianinowi wolno dać zbójowi klucz do domu, w którym będzie mógł dokonywać swoich zbójeckich działań, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś naprawdę chce poczuć, bo ja wiem, jakiś rodzaj identyfikacji z grupą, na przykład wyborców jakiegoś względnie libertariańskiego kandydata, no to oczywiście wtedy to będzie miało sens. Natomiast z punktu widzenia promocji libertariańskich postulatów, ja takiego sensu nie widzę. Pewnie wejdziemy jeszcze dalej troszeczkę głębiej w ten temat, ale generalnie rzecz biorąc, demokracja jest systemem skonstruowanym w taki sposób, że raczej nie sprzyja promocji polityk wolnościowych. Konstrukcja systemu demokratycznego jest taka, że sprzyja hipertrofii, rozrostowi instytucji państwowych i kompetencji rządu i nie wydaje się, żeby jakieś działania ze strony libertarian mogły to w zasadniczy sposób zmienić. To może jakby omówmy takich kilka kwestii, które się na przykład w literaturze pojawiają. Mianowicie na przykład niektórzy próbują dowodzić, że racjonalnym zachowaniem ze strony wyborców jest pozostawanie ignorantem, że generalnie nie warto tracić czasu na dokładne porównywanie programów poszczególnych partii, kandydatów. Dlaczego tak miałoby być? Dlaczego demokracja to ustrój, który promuje ignorancję? Z bardzo wielu powodów tak jest. Ta koncepcja, na którą ty się powołałeś, to jest koncepcja racjonalnej ignorancji Antonego Donsa, włożona przez niego już dobrych kilkadziesiąt lat temu. To jest oczywiście koncepcja, która ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że ona stosuje się do tej zapewne znakomitej większości osób, które nie interesują się polityką jako, czy traktując swoje zainteresowanie jako wartość autoteliczną samą w sobie. Jeżeli ktoś po prostu interesuje się polityką, tak jak inni interesują się komputerami albo, bo ja wiem, wędkarstwem, no to oczywiście z punktu widzenia kogoś takiego gromadzenie informacji o polityce, to pewnie też nasz przypadek, będzie działaniem racjonalnym. Ale oczywiście społeczeństwo składa się z różnych jednostek, o różnych zainteresowaniach, tak jak nie wszyscy mogą jeździć na ryby, tak też nie wszyscy mogą z wypiekami na twarzy śledzić politykę albo interesować się wszystkimi tymi dyscyplinami nauki, które są potrzebne do tego, żeby ją dobrze rozumieć, od filozofii przez politologię i ekonomię po prawo. I teraz to jest to słynne rozwiązanie zaproponowane przez Donsa. Jeżeli spojrzymy z punktów widzenia działań racjonalnego egoisty na to, czy warto się polityką interesować w sytuacji, dodajmy, kiedy nie interesuje się on nią w charakterze celu samego w sobie, to odpowiedź będzie negatywna. Siła naszego głosu w wyborach jest bardzo niewielka. Oczywiście im większy, im bardziej ludny kraj, tym ta siła głosu jest mniejsza, ale właściwie nigdzie poza na przykład wyborami do rad osiedli czy czegoś równie małego nie zdarza się taka sytuacja, żeby zadecydował jeden głos o wyniku wyborów. Trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej, jeżeli na przykład mamy 15 milionów głosujących. W Polsce mamy około 30 milionów osób uprawnionych do głosowania. Przyjmijmy takie już w tej chwili nieco zaniżające założenie, że na wybory pójdzie 50%, więc to będzie 15 milionów, a zatem nasz głos będzie miał wagę 1/15 milionowej. Prawdopodobieństwo, że ten głos wpłynie na ostateczny wynik wyborów, to znaczy będzie miał charakter rozstrzygający, jest iluzoryczne. Z drugiej strony zakres czasów, który
trzeba poświęcić na to, żeby zdobyć wiedzę o polityce, również zakres innych zasobów, które są potrzebne do tego, żeby śledzić politykę, żeby zaznajomić się z podstawami prawa, z podstawami ekonomii i innych dziedzin, które mają znaczenie dla naszych ocen politycznych, jest tak duży, że przy tak minimalnej, żadnej właściwie iluzorycznej w stopie w zwrotu tego rodzaju nakład inwestycyjny nie ma sensu. To jest ta słynna koncepcja w Domsa. Od niej oczywiście muszą wyjść dalsze, czy może inaczej, muszą do niej zostać dołączone dodatkowe elementy, żeby wskazać, dlaczego demokracja prowadzi raczej do rozrostu instytucji państwa, do zwiększenia jego roli w naszym życiu, niż odwrotnie. Dlatego, że mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, Brian Kaplan na przykład stawia taki zarzut tej koncepcji w swojej znanej i bardzo dobrej książce Mit racjonalnego wyborcy, że stąd, że wyborcy nie interesują się polityką i niewiele o niej wiedzą, a faktycznie tak jest. Ludzie wiedzą bardzo niewiele o polityce, wykazują to wszystkie badania, że właściwie wiedza ludzi ogranicza się po pierwsze do tego, kto sprawuje najważniejsze urzędy w państwie, po drugie do jakichś zupełnie nieistotnych, dobrych dla prasy, plotkarskich szczegółów z ich życia, to na przykład kiedy mieliśmy wybory w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych, startował Bill Clinton przeciwko George'owi Bushowi seniorowi, to bodajże 88 czy 9% respondentów wiedziało, jak się nazywa pies Billa Clintona. Natomiast chyba 20% wiedziało, że Bill Clinton popierał utrzymanie kary śmierci. Tak mniej więcej to wygląda. I właśnie jak wskazał Dons, są ku temu dobre powody. No tylko, że właśnie to wcale nie musiałoby uzasadniać zwiększenia władzy rządu. Mogłoby być tak, że wyborcy pozostawaliby właśnie z tego powodu, że nic nie wiedzą, nieufni wobec rządu, tak jak ja na przykład nie znam się zupełnie na samochodach, więc nigdy nie kupiłem żadnego samochodu. Teraz będziemy z żoną stawać przed wyborem samochodu, który kupimy, więc ona zdecyduje, bo ja nie mam o tym pojęcia. I powstaje pytanie, dlaczego ludzie się podobnie nie zachowują w polityce. Dlaczego w ogóle w takiej sytuacji, kiedy nic nie wiedzą, powierzają swoje głosy i swoje zaufanie politykom. Pierwszy powód wydaje mi się leży po stronie podażowej, to znaczy w interesie polityków leży maksymalny rozrost instytucji, którymi kierują i z których czerpią frukty. Siłą rzeczy więc ich profil i w konsekwencji ich aktywność propagandowa wiążą się z rozszerzaniem ich władzy i narzucaniem wyborcom przekonania, że to rozszerzanie ich władzy jest potrzebne. Ale oprócz tego, co też ma duże znaczenie i to w szczególności Brian Kaplan w tej takiej zmodyfikowanej już teorii wyboru publicznego proponuje, ogromne znaczenie ma już nie racjonalna ignorancja, tylko racjonalna nieracjonalność wyborców. Kaplan zadaje takie pytanie, dlaczego właściwie ludzie podejmując głupie decyzje wyborcze wynikające z ich niewiedzy nie mylą się losowo? To znaczy, dlaczego ich pomyłki nie idą w różnych kierunkach, nie mają różnego charakteru, nie wspierają różnego rodzaju rozwiązań, różnego rodzaju ideologii politycznych? Odpowiedź na to pytanie jest taka, i to jest zarazem odpowiedź na pytanie o to, dlaczego pomyłki wyborców idą raczej w kierunku maksymalizacji władzy państwa. Oprócz tego, o czym już wspomniałem, to znaczy oprócz interesu strony podażowej w polityce, która ze względu na konstrukcję systemu ma większy wpływ na kształt, mówiąc w cudzysłowie, w rynku niż na rynku właściwie rozumianym. Odpowiedź jest taka, że ludzie mają pewne systematyczne uprzedzenia, które bardzo dobrze widać w badaniach. Bardzo rozpowszechnione są wśród ludzi
uprzedzenia antyrynkowe, polegające na niechęci do zysku ludzi, którzy osiągają w zyski, niezrozumieniu tej podstawowej funkcji, jaką ma zysk w społeczeństwie, że on informuje nas o tym, że ktoś właściwie obsłużył interesy i potrzeby innych ludzi. Stąd też bardzo łatwo wyborcy ulegają demagogii antyrynkowej. Bardzo rozpowszechnione jest też uprzedzenie ksenofobiczne, na przykład, które skłania ludzi do tego, żeby popierać polityki protekcjonistyczne, mimo istnienia w nauce ekonomii bardzo szerokiego, wyjątkowo jak na tę dyscyplinę, szerokiego konsensusu dotyczącego szkodliwości takiej polityki dla całego kraju. A właśnie, ponieważ siła pojedynczego głosu jest tak niewielka, to z punktu widzenia jednostki dokonującej wyborów przy urnie wyborczej, praca nad eliminacją własnych uprzedzeń staje się po prostu nieopłacalna. Żeby eliminować swoje uprzedzenia, też trzeba poświęcać czas, trzeba zdobywać wiedzę. To kosztuje zasoby, to kosztuje czas, tak jak wspomniałem. W sytuacji, kiedy nie ma z tego żadnych korzyści, natomiast koszty ponosi całe społeczeństwo, koszty naszej nieracjonalności ponosi całe społeczeństwo, możemy sobie spokojnie pofolgować, jeśli chodzi o naszą nieracjonalność, możemy ją pielęgnować w sobie, ponieważ koszty nie dotykają nas bezpośrednio i nas indywidualnie, tak jak ma to miejsce w przypadku błędnych decyzji rynkowych, za które sami i w stosunkowo krótkim czasie płacimy. No okej, ale tutaj mówimy o takich, powiedzmy, prawach, które są jakieś takie tendencje, ale czy jednak w konkretnej sytuacji wyborczej, tak, kiedy mamy na przykład dwóch kandydatów na prezydenta i wydaje nam się, że jeden jest mniej zamordystyczny niż drugi, no czy jednak wtedy nie przykładamy się do jakiegoś, czy to spowolnienia procesu właśnie etatyzacji, czy wręcz do jakiegoś drobnego poszerzenia sfery wolności, jeśli poprzemy tego mniej zamordystycznego kandydata, tak? Czy jakby, jeśli na przykład uważamy, że jeden z obecnych kandydatów na prezydenta doprowadzi do tego, że szefem NBP i członkami Rady Polityki Pieniężnej będą ludzie, którzy będą za mniejszą interwencją w sferze monetarnej, to czy nie powinniśmy poprzeć takiej osoby? Albo z drugiej strony, jeśli wierzymy w to, że drugi kandydat zapewni szeroki dostęp do edukacji domowych i będzie łatwiej można wyrwać dzieci z tych okowów państwowej edukacji, dzięki czemu będzie można budować nowe, nieskażone etatyzmem pokolenie, to czy nie powinniśmy wtedy jednak takich wyborów dokonywać, trudnych, bo trudnych, ale jednak jakoś tak krok po kroczku marginalnie ten zakres wolności zwiększać? Pytanie, jak to zważyć, akurat jeżeli odwołujemy się do przykładów polskiego, to tutaj każdy z relewantnych polityków, w tym momencie zostało nam, jak wiadomo, dwóch, ma swoje ulubione zamordyzmy, mają część wspólną zamordyzmów, które popierają obaj, mają też takie zamordyzmy, które popierają tylko ze swojej strony, natomiast drugi kandydat tego nie popiera. I trudno powiedzieć, jak właściwie mielibyśmy tutaj wyważyć rację inaczej niż odwołując się do jakichś subiektywnych kryteriów smaku. Powiedzmy, jeżeli ktoś na przykład jest osobą osobiście preferującą bardziej postępowy model obyczajowości, to można się domyślać, że wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego mówiące o tym, że popiera on rozszerzanie czy implementację kategorii mowy nienawiści do prawa karnego i rozszerzanie penalizacji słów, które uchodzą za nienawistne, będzie komuś takiemu przeszkadzało mniej niż niektóre etatystyczne czy zamordystyczne poglądy kontrkandydata pana Trzaskowskiego. Pytanie, czy
mamy tutaj do czynienia z czymś więcej niż tylko z jakimś subiektywnym przykładaniem kryteriów smaku, kryteriów również własnej dyscypliny, prawda? Każdy, kto się czymś zajmuje, ma poczucie, że ta jego dziedzina jest szczególnie ważna i powinniśmy zwracać na nią szczególną uwagę, kiedy dokonujemy jakichś wyborów. Twój argument mówiący o tym, że jeden kandydat ma wprowadzi lepszych kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, którzy będą prowadzić lepszą politykę monetarną, jest właśnie przykładem tego rodzaju rozumowania. Wydaje mi się, że nie mamy możliwości wyważenia tego wszystkiego, nie mamy możliwości stwierdzenia, obiektywnego stwierdzenia oczywiście, które z ograniczeń wolności proponowanych przez poszczególnych kandydatów są lepsze, a w które gorsze. I co za tym idzie, nie mamy możliwości dokonania tutaj racjonalnego wyboru. Wydaje mi się też, że nie można tutaj zupełnie abstrahować od kwestii etycznych. Ja generalnie nie lubię takiego sztucznego rozdzielania zagadnień, powiedzmy sobie, instrumentalnych od zagadnień etycznych. Sądzę, że z libertariańskiego punktu widzenia tego rodzaju porównania są, jak już wspominałem, zwyczajnie niedopuszczalne. A do tego warto też jeszcze raz wspomnieć o tym, że siła naszego głosu jest naprawdę marginalna i można tylko zapytać samego siebie, czy warto pozbawiać się spokojów sumienia, czy warto pozbawiać najzwyczajniej w świecie czystego sumienia, po to, żeby zaangażować się w jakąś na poływ makiaweliczną w grę polityczną, w której bynajmniej nie jesteśmy rozgrywającymi, to bynajmniej nie nasz głos będzie miał znaczenie decydujące. No to w takim razie takiemu wyborcy bądź niewyborcy, tak, pozostają dwie opcje. Pójść na wybory, oddać głos nieważny, albo zostać w domu. Może zacznijmy od tego oddania głosu nieważnego. Czy jakby na to filozofia libertariańska spojrzała na taki manifest? Tutaj ja muszę przyznać szczerze, że zawsze popularność tego rozwiązania wśród zadeklarowanych libertarian głęboko mnie zdumiewała. Popraw mnie, jeżeli się mylę, może ty masz lepszą pamięć i mnie się coś myli, ale zdaje się, że we wszystkich ankietach, które były na libertariańskich grupach facebookowych na ten temat robione, mam na myśli przede wszystkim sławną grupę Nieprzyjaciele Niewoli i mam na myśli ankiety wyborcze, opcja wrzucam głos nieważny miała więcej zwolenników niż nie głosuję. Nie bardzo potrafię pojąć, skąd właściwie tego rodzaju podejście. Rozumiem, dlaczego ludzie, którzy są pryncypialnymi demokratami, tak właśnie postępują. W ich przypadku jest to racjonalne i konsekwentne. Jeżeli jestem zwolennikiem systemu, co do zasady, systemu demokratycznego, ale z drugiej strony nie popieram żadnego z dostępnych kandydatów, wybór, który otrzymałem, mnie nie zadowala, to wydaje się, że nie ma lepszego sposobu zamanifestowania mojego stanowiska niż właśnie poprzez oddanie głosu nieważnego. Ten nieważny głos demonstruje, że popieram system, ale nie popieram nikogo, kto pretenduje do sprawowania kontroli nad tym systemem w danym momencie, w danych okolicznościach. Jeżeli natomiast jesteśmy pryncypialnymi przeciwnikami systemu. Uważamy, że ten system, a tym w istocie jest demokracja z libertariańskiego punktu widzenia, stanowi bardzo sprawną maszynę naruszania praw indywidualnych na skalę masową. System, w którym, jak mówi Hans Hermann Hoppe, A i B mogą sprzymierzyć się, żeby obrabować i zniewolić C, następnie C i B mogą sprzymierzyć się po to, żeby zrobić jako demokratyczna większość to samo z A i tak dalej w sposób cykliczny, to jeżeli taki system z moralnych pobudek odrzucamy, to nie ma powodu, żeby manifestować poprzez uczestnictwo w akcie wyborczym
czy bez wskazania kandydata, swoje poparcie dla takiego systemu. Dużo bardziej racjonalnym podejściem jest nie głosowanie w ogóle, zgodnie z tym, o czym już wspominałem, czyli faktem, że wszędzie w świecie i słusznie frekwencję wyborczą traktuje się jako probierz społecznego poparcia dla systemu demokratycznego. Zwróćmy uwagę, że kiedy podaje się wyniki wyborów, również wyniki na podstawie badań w Exit Polls, jak również cząstkowe dane dotyczące frekwencji, które w PKW podaje jeszcze w trakcie dnia wyborczego, to właśnie nie bez powodu mówi się zawsze o danych dotyczących frekwencji, a nie danych dotyczących liczby głosów nieważnych. Oczywiście te dane są ujawniane, ale nikt się nimi na poważnie nie zajmuje. Nie traktuje ich jako miernika czegokolwiek. Ten odsetek jest zawsze zresztą dosyć znikomy, oczywiście dużo mniejszy niż liczba w absencji wyborczych. Wskazuje to wyraźnie, że manifestacja sprzeciwu wobec aktualnego układu politycznego dokonywana za pomocą głosu nieważnego jest powszechnie ignorowana, nie zwraca uwagi ani polityków, ani mediów, ani badaczy, podczas gdy wyraźnie niższą czy niższą niż przeciętna albo niższą niż dotychczasowe wyniki frekwencje jak najbardziej traktuje się w kategoriach pewnego sygnału. Obecnie mamy do czynienia z tendencją zwyżkową, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, ale w czasach, kiedy ona była w najniższych dziejach III RP, czyli w wyborach parlamentarnych roku 2005 i również w wyborach prezydenckich, które odbywały się w tym samym roku. Sam pamiętam, że temat frekwencji był na tapecie nieustannie i traktowano go tak, jak należy go traktować, czyli jako przynajmniej żółtą kartkę dla całego systemu politycznego. Nie miało to oczywiście jakiegoś istotnego znaczenia, prawda? Politycy nie zaczęli się zastanawiać nad tym, czy czasem nie zmienić zawodu i nie zostać uczciwymi i uczciwie pracującymi ludźmi, zamiast politykować i przy okazji nie zlikwidować Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz jakiegoś bezpaństwowego terytorium. Ale z drugiej strony ten głos był, czy głos dokonany poprzez brak oddania głosu, był jakoś dostrzeżony. Co więcej, wydaje mi się, i staram się to jakoś uzasadnić w całej tej naszej audycji, że jeżeli chcemy propagować libertarianizm, chcemy propagować jego zasady, to kiedy ktoś zapyta nas, czy byliśmy na wyborach i na kogo głosowaliśmy, a my odpowiemy, że nie, nie byliśmy, nie głosowaliśmy na nikogo, to wraz z uzasadnieniem, które potem podamy, stworzy to pewną spójną opowieść. Będziemy mogli przekazać jakąś narrację naszemu rozmówcy, przedstawić w ten sposób, czym jest filozofia, którą popieramy. Tymczasem w przypadku oddawania głosów nieważnego już nie mamy takiej spójnej narracji. To moim zdaniem też jest argument, który przemawia na rzecz niegłosowania. To tylko, żeby tutaj doprecyzować jedną rzecz. Jeśli ktoś nie idzie na wybory, to oprócz tego, że ma czyste sumienie, to czy jakby przyczynia się do wzrostu popularności wolnościowych rozwiązań, czy takiego przełożenia nie możemy zrobić? Znaczy, absencja wyborcza sama w sobie oczywiście nie przekłada, ale z drugiej strony może się jakoś w mikroskali przełożyć, jeżeli właśnie zbudujemy w oparciu o swoją absencję wyborczą spójną narrację wiążącą naszą wyborczą absencję z jej libertariańskim uzasadnieniem. Tymczasem, jak starałem się wskazać w odniesieniu do aktu wrzucenia do urny głosu pustego, tego w rodzaju spójnej narracji nie uzyskamy. Będziemy mniej przekonujący jako ludzie starający się jakoś popularyzować choćby w gronie najbliższych znajomych libertariańców. Oczywiście nie twierdzę, że ma to wszystko jakieś fundamentalne znaczenie z punktu widzenia propagowania sprawy wolności. Na pewno od propagowania absentyzmu nie zawali się w system polityczny i nie nastanie w anarchokapitalizm.
Niemniej sądzę, że mamy dzięki temu większe szanse na jakieś najdrobniejsze sukcesy w skali mikro, ale przede wszystkim, jak wspominałem, zapewniamy sobie czyste sumienie. A cóż może być ważniejszego dla uczciwego człowieka niż właśnie czyste sumienie? Jeśli ktoś z Was jest ciekaw, co Ludwik von Mises sądził o demokracji i czym różni się demokracja rynkowa od tej demokracji politycznej, to zapraszam Was na stronę audiobookmises.pl, gdzie jeśli tylko zechcecie zapisać się do naszego newslettera, będziecie mogli odsłuchać całej książki Misesa Ludzkie działanie zupełnie bez żadnych opłat. I w tejże książce znajdziecie właśnie także rozważania Misesa o demokracji i systemie politycznym, oprócz rozważań ekonomicznych. Natomiast dzisiaj rozmawiam z Norbertem Slenzokiem i rozmawiamy o tym, czy warto chodzić na wybory. Już rozmawialiśmy o tym, czy jest to rzecz etyczna i czy jest to skuteczny sposób na zmienianie rzeczywistości. I wspominałeś o tym, że to nie my jesteśmy tutaj rozgrywającym w tej walce politycznej, więc pozostaje jakby nam, wydaje mi się, jeszcze kolejna opcja, którą przy okazji omawiania wyborów warto omówić, czyli to właśnie, czy nie spróbować zostać rozgrywającym w systemie demokratycznym, czyli czy nie zakładać stricte libertariańskich partii, nie angażować się w ich działania, czy jeśli mamy na przykład wybory prezydenckie, to co prawda ja i ty, zdaje się, jeszcze żaden z nas nie ma 35 roku życia ukończonego, ale może jakaś nasza koleżanka lub jakiś nasz kolega o równie pryncypialnych poglądach ma, to czy nie zbierać podpisów na to, żeby taka osoba została kandydatem i wtedy nie oddawać głosu, czy nie robić kampanii z kogoś, kto wiemy, że nie popiera żadnej agresji. Czy to jest dobry sposób na to, jak te wybory ograć? To może być dobry sposób. Pytanie tylko, co chcemy w ten sposób osiągnąć. Jeżeli chcemy osiągnąć wprowadzenie postulatów wolnościowych w ten sposób, to nie wydaje mi się, czy bezpośrednio, jeżeli chcemy osiągnąć wprowadzenie wolnościowych postulatów w taki sposób, to nie wydaje mi się, żeby ten sposób był dobry z powodów, o których już mówiłem, oraz wielu innych, o których nie było już czasów powiedzieć, może jeszcze będzie okazja o nich krótko napomknąć. Natomiast z pewnością głosowanie na taką osobę poza tym ryzykiem nieumyślnego współudziału w naruszaniu praw własności, które w tym przypadku będzie marginalne z tego względu, że choćby, jak już wspomniałem, taka osoba raczej wyborów nie wygra i nie będzie miała okazji zostać skorumpowaną przez władzę. W związku z tym tutaj niebezpieczeństwo ubrudzenia się będzie niemal żadne. Z drugiej strony, jeżeli taka osoba będzie miała odpowiednią osobowość, jeżeli będzie odpowiednio charyzmatyczna, a zarazem odpowiednio pryncypialna, to niewątpliwie promocja jej kandydatury będzie stwarzała jakąś szansę do tego, żeby promować libertarianizm w ogóle. Można się oczywiście zastanawiać, czy to jest najlepszy sposób promocji, biorąc pod uwagę fakt, że zasoby ruchów są ograniczone i trzeba wybierać pomiędzy ich alternatywnymi zastosowaniami, pomiędzy alternatywne strategie komunikowania i propagowania swoich idei. Natomiast co do zasady, ja bym na pewno takiego podejścia nie wykluczał. Natomiast zdecydowanie wykluczałbym jakikolwiek optymizm w zakresie tego, co w samym procesie wyborczym taka osoba mogłaby osiągnąć. Czyli raczej nie powinniśmy liczyć na to, że partie libertariańskie obejmą władzę. No raczej nie. Nie, oprócz tych takich argumentów należących do teorii ekonomicznej, czy w ekonomicznej teorii polityki, ekonomicznej teorii demokracji, przychodzi też do głowy taki argument nieco innego rodzaju. Bardzo popularna ostatnio książka Jonathana Haida, Prawy umysł, o psychologicznych uwarunkowaniach głównych orientacji moralnych i politycznych. W tej książce znajdujemy taką oczywiście troszeczkę arbitralną, niemniej jednak wydaje mi się, że poręczną, typologię takich podstawowych matryc moralnych ukształtowanych w procesie ewolucji, którymi posługują się ludzie. I tych matryc, tych zbiorów
czy kategorii podstawowych wartości, w sumie według Hyde'a jest sześć. Pierwszą z nich jest wolność, rzeczywiście to jest to, o co zabiegamy. Drugą jest sprawiedliwość, która może być pojmowana jako proporcjonalność, to znaczy wynagrodzenie każdego w przypadku tak zwanej sprawiedliwości dystrybutywnej, stosownie do wkładu, jaki wniósł w dobrobyt społeczeństwa, albo po prostu stosownie do decyzji w innych ludzi. Dalej mamy w matryce w troski, imperatyw nieczynienia krzywdy drugiemu człowiekowi. Mamy imperatyw autorytetu, fakt, że ludzie powszechnie mają skłonność do tego, żeby tworzyć różnego rodzaju schierarchizowane układy i oddawać szacunek autorytetom. Dalej mamy w matrycę lojalnościową, odwołującą się do lojalności grupowej, do naszego podporządkowania, do naszej sympatii wobec grup, do których należymy i uznajemy je za ważne dla siebie grupy odniesienia. I wreszcie mamy ten szósty matrix, czy szóstą matrycę, związaną ze sferą sakrum, z uświęcaniem pewnych elementów rzeczywistości, wynoszeniem je ponad inne należące do profanum elementy. I tak się składa, że agenda libertariańska obsługuje, tak empirycznie rzecz biorąc, mając na uwadze to, jakimi wartościami faktycznie kierują się w masy ludzkie, tylko w dwa z tych sześciu matrixów. To znaczy libertarianizm odwołuje się do wolności, odwołuje się do sprawiedliwości, ale już niewiele mówi o trosce. Autorytet może być oczywiście częścią społeczeństwa libertariańskiego, jak ja sądzę, zapewne by był, ale nie stanowi wprost części libertariańskiej agendy politycznej. Nie mamy w libertarianizmie wątków patriotycznych, odwołujących się do wartości lojalnościowych, grupowych. Nie mamy wreszcie sfery sakrum, tej, którą mamy wyraźnie zarysowaną przede wszystkim w religijnych programach konserwatywnych. I o ile lewica różnego rodzaju obsługuje dużą część tych sześciu podstawowych matrixów moralnych, czy sześciu matryc, w jakiś sposób odwołuje się do wolności, chociaż oczywiście innej niż my, jakoś odwołuje się do sprawiedliwości, chociaż też oczywiście inaczej konceptualizowanej niż to jest u nas, jakoś odwołuje się do troski, ale też zaczyna poprzez tak zwaną politykę tożsamości odwoływać się do lojalności. O ile z kolei prawica szeroko rozumiana, jak wskazuje Hyde, jest najbardziej kompletna moralnie, w tym sensie, że odwołuje się do wszystkich tych czułych strun w kompasie moralnym większości ludzi, bo ma i swoje rozumienie wolności, i sprawiedliwości, i troski, i autorytetu, i lojalności, przede wszystkim o charakterze patriotycznym i rodzinnym, ale i swoje rozumienie sakrum religijnego. O tyle libertarianie są, no niestety, mało przekonujące dla dużej części ludzi, właśnie ze względu na to, że ich teoria, czy nasza teoria, chociaż bardzo racjonalna, moim zdaniem, jedynie racjonalna, jedynie godna przyjęcia jako jedyna spełniająca pewne podstawowe warunki, które w ogóle stawiamy teoriom sprawiedliwości, teoriom moralnym, niestety w sensie psychologicznym mobilizuje tylko dwa z tych sześciu podstawowych elementów moralnego kompasu w większości ludzi, co sprawia, że dotarcie do większości wyborców dla takiej partii jest właściwie niemożliwe. W jakiejś bardziej sprzyjającej kulturze politycznej, bardziej niż kultura polska, która, jak wiadomo, jest kulturą w tym sensie bardzo etatystyczną, wbrew temu, co wydaje się wielu Polakom, którzy sądzą, że polska kultura jest bardzo zogniskowana wokół kwestii wolności. Faktycznie jest tak, że centralną kategorią polskiej kultury politycznej jest wolność rozumiana jako zbiorowa samorządność, zgodnie ze szlacheckim ideałem republikańskim, a po drugie niepodległość, co oczywiście stanowi schedę po czasie zaborów. Jedno i drugie stanowi ideał kolektywistyczny i etatystyczny. Stąd też trudno się dziwić, że w Polsce postulaty libertariańskie nie trafiają na podatny grunt. Mogą trafiać na bardziej podatny, w bardziej libertariańsko zorientowanej kulturze, takiej jak ta amerykańska, gdzie długimi okresami partia libertariańska pełni rzeczywiście funkcję partii trzeciej w amerykańskim systemie politycznym. Tam z kolei blokadę stanowi system większościowy na poziomie ordynacji wyborczej i system dwupartyjny na poziomie systemów partyjnego.
Ale moglibyśmy sobie wyobrażać, że gdyby Stany Zjednoczone z ich kulturą miały w ordynację większościową i w system dwuipółpartyjny albo wielopartyjny, to taka libertariańska partia mogłaby odgrywać jakąś relewantną rolę w charakterze partii zawiasowej, czyli takiej, która może wchodzić w koalicję z partiami głównymi tworzącymi trzon koalicji w rządzących. Tyle tylko, że i tutaj też warto zwrócić jeszcze uwagę na jedno takie immanentne dla libertarianizmu ograniczenie. Libertarianom bardzo trudno jest zawierać jakiekolwiek kompromisy polityczne, które są niezbędne, żeby odgrywać rolę takiej trzeciej w siły. I to nie wynika z żadnego psychologicznego dogmatyzmu, tylko najzwyczajniej w świecie ze struktury libertariańskiej teorii sprawiedliwości, która mówi, jak już o tym wspominałem, o nienaruszalności praw własności. W związku z tym taka partia libertariańska, gdyby powiedzmy zdobyła 10% w wyborach, albo 8 i miała szansę wejść do koalicji jako słabszy partner, nie może zgodzić się na poparcie iluś nielibertariańskich programów po to, żeby skłonić tego większego partnera do przyjęcia jakiejś części swoich postulatów, ponieważ ze względu właśnie na głęboką strukturę libertariańskiej teorii sprawiedliwości tego rodzaju kalkulacje będą niedopuszczalne. Krótko mówiąc, tak już tytułem podsumowania, to co stanowi teoretyczną zaletę libertarianizmu, jego spójność logiczna, jego pryncypialność, jego przywiązanie do idei absolutnych praw podmiotowych, z drugiej strony stwarza bardzo poważne trudności praktyczne, jeśli chodzi o implementację libertariańskich postulatów, ponieważ bardzo często w istotny sposób wiąże libertarianom ręce w polityce. Dziękuję Ci bardzo za te wypowiedzi. Do takiej dość pesymistycznej nuty doszliśmy, można by tak to podsumować. Znaczy, na pewno ustaliliśmy, że aktywność w wyborach niestety najczęściej nie jest dobrym sposobem na to, jak wolnościowe ideały posuwać do przodu. Tematem na osobną rozmowę pozostaje nam, czy w takim razie coś możemy zrobić, czy jakieś narzędzia możemy stworzyć lub wykorzystać do tego, żeby taką agendę wolnościową w życie wprowadzać. Natomiast na dzisiaj myślę, że możemy tę wyborczą audycję tak nieco pesymistycznie, ale jednak tak właśnie zakończyć, bo tak się rzeczywistość wyborcza niestety nam jawi i nie ma co udawać, że jest inaczej. Jeśli Państwu ten podcast przypadł do gustu, to zachęcamy do wspierania Instytutu Misesa, do przekazywania darowizn, do subskrybowania naszego kanału na YouTube, czy do śledzenia nas na wszelkich innych platformach podcastowych, na których nadajemy nasze audycje. Zawsze dobrze też, jeśli Państwo szerują nasze odcinki w mediach społecznościowych, czy podsyłają znajomym. Bardzo za to dziękujemy. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z tym, co dzisiaj tutaj mówiliśmy, to oczywiście prosimy o komentarze pod tym filmem bądź pod tą audycją. Ja Tobie, Norbertowi, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że o tych nieco bardziej optymistycznych wątkach będzie nam dane porozmawiać w przyszłości. Również bardzo dziękuję i też mam taką nadzieję. Dziękuję Państwu również. Do usłyszenia.